Rok 2019 może być bardzo dobrym rokiem dla naszej giełdy. Jest warunek koniecznie, musimy utrzymać się na WIG20 powyżej 2300 punktów. To jest kluczowe miejsce w tym momencie. Pamiętajmy, że przez ostatnie 7 lat, gdy na świecie trwała ta długa hossa i gdy w Polsce mamy wzrost gospodarczy, który przez ostatnie lata przyspieszył, no to na WIG20 szliśmy w bok. Jest cały czas mocna akumulacja akcji. Ten potencjał do wyjścia z tego poziomu jest. Gdy 7 lat akumulujemy akcje, no to wyjście może być dynamiczne, może być długotrwałe. Oczywiście do tego warunek kolejny to jest to, żeby na rynkach zagranicznych Stanów Zjednoczonych nie było bessy. To przekreśli wszystko. Natomiast plusy, ten potencjał po naszej stronie polskiego rynku jest, bo mamy wzrost gospodarczy, fundusze inwestycyjne, być może zaczyna się trend obniżania opłat. Gdzieś tam na horyzoncie też są te pracownicze plany kapitałowe. Rynki do tego rozwijające się, indeksy głównych rynków opuściły trendy spadkowe i weszły, no na razie przynajmniej w taki trend horyzontalny. Więc ten potencjał jest i on się znajdzie i uważam, że jeżeli rynki zagraniczne nam pozwolą, to rok 2019 może być świetny dla naszej giełdy wreszcie.